Choroby układu krążenia na całym świecie zbierają śmiertelne żniwo, w Polsce również, ale... Z jednej strony statystyki cały czas pokazują, że choroby układu krążenia są najczęstszą przyczyną i zachorowania, i zgonów u osób dorosłych. Natomiast w ostatnich latach widzimy też pewien trend, że liczba tych chorób maleje, a więc oznacza to, że zaczęliśmy jednak być bardziej świadomi i zaczynamy powoli dbać o swoje zdrowie. To dobra wiadomość, ale nie można przyjąć, że możemy poczuć się zwolnieni z dbania o stan własnego serca. Medycy wskazują na kilka niezwykle istotnych zasad, które winniśmy respektować, by najciężej pracujący w naszym organizmie organ nie był narażony na nadmierny i zbędny wysiłek. Pierwsze to jest unikanie używek. Jako używki rozumiem palenie papierosów, zarówno palenie czynne papierosów i zwykłych, i e-papierosów, jak również bierne, czyli wdychanie dymu tytoniowego. Drugą taką dosyć powszechną używką, która jest bardzo toksyczna, jeżeli chodzi o serce, to jest alkohol, więc powinniśmy unikać właściwie całkowicie spożywania alkoholu. Kolejna grupa jest to otyłość i nieprawidłowa dieta. Powinniśmy dążyć do tego, aby unikać otyłości, szczególnie tak zwanej otyłości brzusznej, którą moglibyśmy zdefiniować w ten sposób, że u kobiet jest to obwód pasa poniżej 80 cm, u mężczyzn poniżej 94 cm. Z tym oczywiście wiąże się nieprawidłowa dieta i brak aktywności fizycznej. Jak podkreśla dr Drozdowski, kierujący Suwalskim Oddziałem Kardiologicznym, bardzo istotne jest również to, co dostajemy w zdrowotnym spadku od naszych przodków. Innymi słowy, historia chorób w rodzinie. Drugą grupą, na którą mamy już troszeczkę mniejszy wpływ, gdyż ona jest w pewnym stopniu determinowana genetycznie, są to nieprawidłowe wartości cholesterol i triglicerydów w surowicy oraz nadciśnienie tętnicze. Tutaj oczywiście my nie mamy zbytniego wpływu na powstawanie tych chorób, natomiast możemy dbać o to, żeby w przypadku, jeżeli taka choroba jest u nas rozpoznana, żeby prawidłowo ją leczyć. No i oddzielną grupą są pacjenci z cukrzycą, która nieprawidłowo leczona prowadzi do powstania czy nasilenia istniejących chorób układu krążenia. Kluczowe jest dbanie o to, by w surowicy krwi nie znalazło się zbyt wiele lipidów, czyli tłuszczów, które nie tylko powinny występować tu w ograniczonych ilościach, ale również we właściwych proporcjach. Im więcej tłuszczów, tym większe jest ryzyko miażdżycy, czyli groźnego zapalenia naczyń krwionośnych. Droga do utrzymania ich w ryzach wiedzie przez prawidłową dietę i odpowiednie leczenie, które pozwoli uniknąć spustoszenia w naczyniach krwionośnych i samym mięśniu sercowym. Ilość przyjmowanych kalorii jest kwestią indywidualną. Mówi się, że to powinno być około 1500 kalorii u dorosłego człowieka, który normalnie pracuje i prowadzi normalną aktywność. Druga rzecz to jest oczywiście jakość, czyli to, co spożywamy. No gdyby tak Państwu pokrótce to powiedzieć, ponieważ nie mamy czasu, aby tak dokładnie to omawiać, to możemy sobie wyobrazić nasz talerz, którym codziennie spożywamy, i na tym talerzu połowę powinny stanowić warzywa i owoce. Kiedyś mówiło się, że i warzywa, i owoce. W tej chwili podkreśla się, że powinny to być przede wszystkim warzywa, a powinniśmy również ograniczyć spożycie owoców. No i pozostałą 1/4 to powinny stanowić produkty nieprzetworzone, prawda? Kasze, zboża i jakąś tam 1/4 powinno to stanowić mięso. I najczęściej powinniśmy spożywać mięso tak zwane białe, czyli powinniśmy ograniczyć przede wszystkim spożycie mięsa wieprzowego. Do tego oczywiście chudy nabiał, orzechy, nasiona, na przykład pestki słonecznika. Każdy rozsądny człowiek zrezygnuje z tak zwanych fast foodów, czyli przekąsek w rodzaju chipsów oraz słodyczy. Współczesna medycyna, szczególnie kardiologia, poczyniła w ostatnich latach olbrzymie postępy i efektywność leczenia przy użyciu współcześnie dostępnych technik jest ogromna. Jednak mimo wciąż rosnących umiejętności kardiologów, kardiochirurgów oraz niezwykłego postępu technologicznego, wobec niektórych zmian medycyna wciąż jest bezradna.
nie da się z użyciem współczesnych narzędzi i nawet najlepiej wykształconego kardiochirurga poprawić przepływu krwi w zaledwie milimetrowej szczelinie naczynia czy usunąć blizn powstających na mięśniu sercowym. Co istotne, stan naszego układu krążenia rzutuje nie tylko na serce. Musimy pamiętać, że miażdżyca jest chorobą ogólnoustrojową, a więc dotyka również naczyń mózgu, doprowadzając do udarów naczyń nerkowych, które doprowadzają do niewydolności nerek, czy też naczyń kończyn, które powodują miażdżycę i niedokrwienie kończyn, w wyniku tego, prawda, pacjenci mają problemy z chodzeniem, a później może to nawet prowadzić do amputacji kończyn. W minioną niedzielę obchodziliśmy Światowy Dzień Serca. Rozciągnijmy go na pozostałe 364 dni roku. Dla własnego dobra.